Drodzy Państwo, pozdrawiam Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. To właśnie tu od kilku miesięcy pracuję nad tym, by przyspieszyć powstanie wewnętrznego rynku energii Unii Europejskiej. Rozmawiam o tym, jakby się wydawało, skomplikowanym problemie z moimi koleżankami i kolegami posłami z Parlamentu Europejskiego, z przedstawicielami Komisji Europejskiej, z przywódcami państw członkowskich. Ale może jeszcze ważniejsze jest dla mnie udział Państwa w tej dyskusji, każdego z Was, bo wewnętrzny rynek energii Unii Europejskiej zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo dostaw energii. Przecież to jest dla każdego z nas, obywateli Unii, bardzo ważne. Wzrost konkurencyjności naszej gospodarki to będzie kolejna korzyść, bo wszystkie koszty w produkcji, w usługach, w dużym stopniu zależą od kosztów i cen energii. Ale będzie to także rynek stworzony dla Was, konsumentów, bo ma szansę obniżyć rachunki za energię, poprawi jakość i dostępność informacji, zwiększy przejrzystość działań dostawców. Będziemy mogli sobie wybierać dostawcę energii, tego tańszego i bardziej pewnego. Uczyni nas to wszystkich, Was, Państwa, pełnoprawnymi graczami na rynku energii. Tutaj na mojej stronie internetowej przedstawiam Państwu komentarz na temat wewnętrznego rynku energii, korzyści płynących z niego, a także wyzwań i działań niezbędnych do jego uruchomienia. Gorąco zachęcam do dzielenia się tymi informacjami z Waszymi znajomymi, a także ze mną, jeśli macie Państwo jakieś uwagi czy dodatkowe sprawy, którym powinienem się zająć. Jak zawsze zapraszam do dyskusji na Facebooku i Twitterze. Dziękuję za wizytę na moich stronach.